Marika jest przekonana, że jej chłopak zdradza ją z jedną z jej koleżanek. Wściekła dziewczyna zamierza się na nich zemścić. Nie wie, że Marcin i Gabrysia spotykają się potajemnie, żeby zorganizować dla niej przyjęcie niespodziankę. A także zapalonego łuczywka. Rozpisaną reakcję. Podgrzewanie. Co tak śmierdzi? Pani profesor, może pani otworzyć okno? Marika! Urobało cię, co ty robisz? Marika, co ty robisz, dziewczyna? Pani profesor, to jest tylko amoniak, nic tu nie będzie. Ale to nie ma znaczenia, czy to jest amoniak, czy jakakolwiek inna substancja. Nie można się oblewać w pracowni chemicznej czymkolwiek, rozumiesz? Ale naprawdę nic mu nie będzie, poza tym zasłużył sobie. Z tobą jest serio, coś nie tak, no idź się leczyć! Myślałem, że się nie dowiem, że jesteś zdradziecką Marika, świnią? Proszę na swoje miejsce, a ty idź do łazienki i umyj to. Siadaj, proszę cię. Twoje zachowanie jest niedopuszczalne. Znasz dobrze zasadę PHP i wiesz, że takie zabawy mogą skończyć się tragicznie. Ale to nie jest moja wina. On sobie zasłużył. On mnie zdradza z Gabryśką. Nie interesują mnie takie tłumaczenia, rozumiesz? To, co zrobiłaś, jest niedopuszczalne. Dostajesz uwagę na następną lekcję. Proszę przygotować referat z zasadami PHP. Kamil, idź zobacz, czy z Marcinem wszystko w porządku. Co robisz? Nie odpuszczę Gabryśce. Nie ma takiej opcji. Mam gdzieś, co Stańko mi zrobi. Ona kręciła z Marcinem za moimi plecami. Oboje muszą za to zapłacić.